Witam. Zademonstruję teraz, jak podciągnąć linkę hamulca ręcznego w S80. Zaczynamy od podniesienia oto tego schowka. Tego tutaj, żeby nam po prostu nie przeszkadzało przy później przy montażu. Tu odciągamy taki czpieniek i podnosimy to do góry. Tu trzeba należy podnieść trochę wyżej i pociągnąć całość do góry. Pod tym znajduje się ta oto śrubka tutaj do podciągnięcia. Najlepiej sobie włożyć śrubokręt, co tam nam nie będzie przeszkadzało. Do tego będzie nam potrzebna 10 kluczyk i tu oto wkładamy. I kręcimy albo w prawo, jeżeli chcemy podciągnąć, a jeżeli poluzować, czyli dajemy w lewo. Ja troszeczkę podciągnę, bo ja mam troszeczkę już luzu. A trzy razy. Po zakończonej operacji wszystko składamy z powrotem. I wyciągamy ten śrubokręt, już nam nie jest potrzebny. Tutaj to ten mieszek najlepiej przy składaniu sobie wyciągnąć na zewnątrz. Trochę problemów robi przy złożeniu. No i montujemy całą. O, a to. O. Tu blokujemy tą spinkę tam. I zamykamy schowek. Ten i ten sprawdzamy, czy raz, dwa, trzy. Na pewno ręczny trzyma. I to było na tyle.